no to, to jest to szczególnie, ona chyba użyła określenia odrażające. Natomiast no właściwie jeżeli się na tym na to spojrzeć, to w pełni zaskakujące to nie jest. To niebezpieczeństwo istniało przez cały czas. Znaczy właściwie istniało, znaczy po pierwsze sam terroryzm o tym charakterze religijnym odwołującym się do islamu, on już w innych krajach wokół Niemiec jest od dawna. Belgia, Francja, właściwie przez kolejne kraje przechodziły. Lipiec, prawda, to była właśnie Nica, którą świetnie pamiętamy, jako to tak wyjątkowo brutalne doświadczenie, gdzie po raz pierwszy sięgnięto po tą broń. No, wiadomo, że co prawda, oczywiście w Niemczech przecież służby też nad tym przez cały czas pracują, zajmują się, starają się zapobiegać. Podawane są informacje, że części takich zamachów udało się zapobiec. Prawda, też w tym roku była potem seria takich mniejszych, niewielkich, ale raczej właśnie takich, powiedziałbym, religijnych fanatyków, ale w nieprzygotowany sposób właśnie tutaj z nożem zaatakował, tutaj właśnie w pociągu zaatakował, ale to nie przekładało się na większą, na śmiertelne ofiary, na większą liczbę ofiar. Natomiast właśnie teraz jest inaczej. No i jest ta ogromna liczba znaczy ja powiem ogólnie osób, które przybyły z różnych kierunków i które jest bardzo trudno kontrolować. Właśnie tutaj dużo mówi się w tym kontekście o tej słynnej polityce otwartych drzwi kanclerz Angeli Merkel, której ona chyba powoli zaczyna się wycofywać. Tak, oczywiście. Właściwie Niemcy się już z tego właściwie mam wrażenie, że już się wycofały, tylko no, nie deklarując tego w tak otwarty sposób, ale zmieniając w praktyce prowadzoną politykę. I tutaj zresztą widać też problemy przy tej osobie. No, znaczy, ostatecznie miałem wrażenie, że on chyba teraz ostatecznie przypisywany jest do Afganistanu. Mhm. Prawda? Do obszaru, zresztą takiego obszaru, który tradycyjnie stanowi zaplecze dla tych najbardziej radykalnych, terrorystycznych ugrupowań. Ale już sama dyskusja, czy on jest z Afganistanu, czy on jest może z Pakistanu, i on chyba będąc w Europie to używał kilku różnych tożsamości, bo właściwie chyba jest zgoda co do tego, że on to takim różnych tożsamości no, pokazuje na te problemy bezpieczeństwa, które powstały. Prawda? To jest ewidentnie sytuacja, w której nie do końca panujemy nad sytuacją. Antyimigrancka partia Alternatywa dla Niemiec, nie czekając nawet na oficjalne potwierdzenie ze strony policji, wezwała dziś do zaostrzenia polityki migracyjnej, zarzucając rządowi kanclerz Angeli Merkel lekkomyślny i systematyczny import imigrantów, co według AfD umożliwiło zamachy terrorystyczne. Czyli widać, że no, niektórzy politycy już rozgrywają to, że tak powiem, według własnej linii. No tak, bo wiadomo, że jesteśmy po wyborach w Austrii przed wyborami w Niemczech, które będą w przyszłym roku. I równocześnie wiadomo także, że to poczucie zagrożenia i przez napływ imigrantów, i przez zamachy terrorystyczne jest dla takich partii jak Alternatywa dla Niemiec właśnie takim głównym argumentem umożliwiającym mobilizowanie poparcia. Więc brzmi to może nieładne, że zrozumiałe, ale to oczywiste, tak. One natychmiast będą sięgały po ten, wygrywały te nastroje. To był właśnie, tutaj pojawił się już taki kontrowersyjny wpis jednego z polityków Alternatywy dla Niemiec, wpis, komentarz, czyli bardziej obszar mediów społecznościowych, ale tam szybko krążących pod tytułem Merkel, to są twoje ofiary, twoi zabici. Początek właśnie kampanii wyborczej. I zresztą sama reakcja była też mocniejsza, bo ona też i z CSU, i z części CDU też były te już takie głosy, ale one jednak inne pod hasłem musimy wzmocnić środki bezpieczeństwa i tak dalej. Natomiast właśnie ze strony Alternatywy dla Niemiec widać już,
znaczy widać, powiedziałbym, co będzie się działo w przyszłym roku. No właśnie, a co według pana kanclerz Merkel teraz może zrobić? Bo AfD też stawia sprawę bardzo jasno. Domaga się przywrócenia kontroli na granicach, dozbrojenia służb i deportacji wszystkich obcokrajowców podejrzanych o terroryzm, zamykania meczetów, w których wzywa się do dżihadu, czyli takiej całkowitej rezygnacji z polityki otwartych drzwi, a nawet pójścia dalej. A co według pana kanclerz Niemiec może w takiej sytuacji, no i właśnie w kontekście kampanii wyborczej, zrobić? Jak daleko się posunąć? To znaczy, wydaje się, że takiego bardzo wielkiego pola manewru już specjalnie nie ma. Jest już w Niemczech ogromna liczba imigrantów, których trzeba, jeżeli już się zdecydowało ich wpuścić, trzeba ich w jakiś sposób zintegrować, bo oni już faktycznie tam są. To znaczy równocześnie, że nie można dopuścić do takiej eskalacji nastrojów. Prawda? No bo eskalacja nastrojów spowoduje, że te procesy integracji zostaną zablokowane. Chociaż Niemcy chyba też już powoli... Tak, właśnie powoli, to co pani chyba zaczęła mówić, powoli to, co można zrobić, to w praktyce zmienić, już teraz blokować napływ, wyraźnie ograniczyć napływ dalszych imigrantów, starać się to uporządkować właśnie pod względem takim, no, polityka bezpieczeństwa, kontrola tożsamości, kontrola. Natomiast równocześnie chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo trudne, bo właśnie padł ten postulat, należy deportować wszystkich podejrzanych o terroryzm. Chciałem powiedzieć, przeglądałem informacje. Osoba, która dokonała tego ostatniego zamachu, nie była podejrzana o terroryzm. Zgodnie z tymi informacjami, jak to się przewija, to była osoba podejrzana o jakieś takie małe, kryminalne nadużycia przez coś, prawda, coś jakieś, nawet nie wiem, czy słowo przestępstwa nie będzie zbyt dużym określeniem, prawda, takie wykroczenia i tak dalej. W związku z tym ona nawet pod tą, gdyby pójść tym torem, to są osoby, które zresztą tutaj z dużymi wątpliwościami, czy to jest zorganizowane, czy to jest, wiadomo, że Nicea stała się też takim wzorem także dla instrukcji przygotowywanych, jak samemu albo przez niewielką grupę przeprowadzić taki zamach. No właśnie, tam też w środku Nicei mówiono o tym, że to był mężczyzna, który się bardzo szybko zradykalizował, że tak naprawdę wcześniej nie wykazywał takich skłonności, ale ta radykalizacja nastąpiła bardzo, bardzo szybko. Tak, i tam właściwie chyba do końca nie wyjaśniono mechanizmów, dlaczego taki proces nastąpił, więc to hasło wskazać podejrzanych o terroryzm i ich usunąć z kraju, ono brzmi ładnie, ale ono jest zupełnie abstrakcyjne, bo właśnie są te takie mechanizmy radykalizacji, są być może właśnie tacy, prawda, jak to się ładnie określa, samotne wilki, którzy też mają radykalne nastawienie i właśnie dostałem jeszcze podręcznik, jak zorganizować samochód i jaki, po to, żeby było najwięcej ofiar, bo rzeczywiście takie instrukcje krążą, są w obiegu. Oto w tym momencie jest to bardzo trudne do zapanowania. A jak według pana może zachować się społeczeństwo niemieckie, tacy zwykli Niemcy, że tam dojdzie w związku z tym zamachem też do jakiejś radykalizacji nastrojów, bo wiemy, że Niemcy uznawane są za społeczeństwo bardzo tolerancyjne, też otwarte na migrantów. Czy teraz takie zdarzenia mogą to zmienić? Nie wiem, zadajemy pytanie o to, gdzie jest ta granica, prawda? Granica, w której druga strona w pewnym momencie odpowiada zachowaniami, które są też emocjonalne, nie są już jakąś proporcjonalną nawet odpowiedzią, ale no właśnie uruchamiany zostaje taka eskalacja. Znaczy, to było pytanie, które stawiano właśnie też po tych wcześniejszych, tych mniejszych takich atakach, czy to jest jakaś granica. Wtedy się okazało, że nie. Wtedy nie było, nawet nie przełożyło się to istotnie na wzrost poparcia dla alternatywy dla Niemiec. Ona tak cały czas była te 13-15%, poniżej 15% krąży.
Czy to będzie tym tą kroplą, która przeleje czarę? No zresztą no jesteśmy na takim bardzo ciągle na takim bardzo niepewnym obszarze, no bo z jednej zapewne ten zamachowiec nie był i nie jest jedynym, który w Niemczech coś takiego planuje. I jeżeli by w przyszłym roku właśnie w tej atmosferze przedwyborczej wydarzyło się znowu coś podobnego, czy ja nie sądzę, żeby jeszcze ten konkretny zamach terrorystyczny to spowodował, ale no właśnie, gdyby pojawiły się kolejne, nie rozmawiamy o obszarze takim w pełni racjonalnym, prawda? Więc bardzo trudne pytanie. W każdym razie dotąd jeszcze jest to pod kontrolą. Czyli nie ma takiego przełożenia na radykalizację nastrojów. Ja chciałam poruszyć jeszcze jeden wątek w tym wszystkim. Czy według pana Rosja może próbować rozgrywać to, co się dzieje w Niemczech, wykorzystać to, żeby na przykład pokazać słabość Niemiec, Europy w walce z terroryzmem i w ogóle też obnażyć słabość Europy? Rozumiem, że sformułowała pani specjalnie pytanie trochę powściągliwie, bo właściwie pytanie brzmi, w jaki sposób Rosja będzie wykorzystywała to w kampanii wyborczej, żeby wesprzeć te siły, te partie polityczne, które... Też antyimigranckie i antyeuropejskie. Które są przede wszystkim antyeuropejskie, bo to jest ten główny element osłabienia Unii Europejskiej i w związku z tym, czy to alternatywa dla Niemiec, czy to w Austrii, czy we Francji, prawda, to będzie śmiało. To już było. Było to widać wokół wcześniej, właśnie gdy była ta duża fala, gdy pojawiały się nawet z rosyjskiej, znaczy duża fala imigrantów napływających do Niemiec, gdy wtedy tak nastroje były jednak mocniejsze, gdy pojawiały się nawet sfabrykowane zarzuty, prawda, wspomnę tylko o właśnie dziewczynce, która została porwana przez imigrantów, przetrzymywana, gwałcona. Więc widać było, znaczy zresztą wtedy fakt, który był z całą premedytacją w odwołaniu do jakiejś niejasności sfabrykowany przez propagandę rosyjską. Ale to równocześnie pokazuje też, co będzie się działo. Bo to nie było to, że gramy tylko jakimiś wydarzeniami, ale nie mamy też żadnych oporów przed wymyśleniem czegoś, jeżeli trzeba, i powtórzymy to do szczebla ministra spraw zagranicznych włącznie. Właśnie ze strony niemieckich służb bodajże już pojawiły się informacje, że Rosjanie ingerują, czy też chcą ingerować w proces wyborczy w Niemczech. Po pewnym okresie zaniedbania, trwającym takim trochę, to jest moja ocena, wydaje mi się, że niemieckie służby na początku zaniedbały niebezpieczeństwa związane właśnie z tym, co się nazywa wojną hybrydową, z oddziaływaniem przez media społecznościowe. Czyli tym sposobem, jaki dzisiaj działa Rosja. Tak, w taki sposób, jaki działa Rosja, propaganda rosyjska oddziaływuje na emocje. Natomiast już od 2016 roku to jest nadganianie i dostrzeżenie, że rzeczywiście nie zauważyliśmy czegoś, nie doceniliśmy. Ewentualnie traktowaliśmy to jako, no, jest rynek, na którym można różne poglądy, oceny wymieniać i odbiorca sobie na tej podstawie ukształtuje własną opinię. Po jakimś okresie dostrzeżenie, nie, to jednak tak nie działa. I teraz właśnie już są wyraźne ostrzeżenia, że Rosja będzie próbowała oddziaływać, że już można właśnie jakieś ślady jej ataków na systemy informatyczne, które się pojawiają, więc tutaj sądzę, że jednak Niemcy będą lepiej przygotowane, jakkolwiek no mają po drugiej stronie świetnego przeciwnika. To też trzeba powiedzieć, to w jaki sposób Rosja próbowała oddziaływać, bo ona, jak się patrzy w Niemczech, właściwie oddziaływuje takimi dwoma kanałami, czyli z jednej strony to są takie ruchy prawicowo-populistyczne, które tak jedną nogą stoją na granicy z faszyzującymi, ale nie wchodzą w nią zbyt daleko, bo to już by było przekroczenie pewne, ale właśnie między tą tradycyjną prawicą a
się mieszczą i je wspierać, czy finansowo także, to jest, to są spekulacje. To już widzieliśmy, tak. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe w przypadku francuskiego frontu narodowego. Tylko wszyscy szukają dowodów i jak dotąd nie udało się żadnych znaleźć. W Niemczech może nie, ale wspomniał pan o Austrii, która też jest przypadkiem bardzo ciekawym, jeżeli chodzi o skrajną prawicę. Tam również te austriacka partia wolności apelowała też o zaostrzenie polityki migracyjnej w Austrii, ale tam się wczoraj pojawił jeszcze kolejny wątek, to znaczy porozumienie między austriacką partią wolności a partią Władimira Putina. Czyli tutaj jakby nawet nie ma udawania, że te wpływy są, że te relacje są zacieśniane, tylko jest gra w otwarte karty, że chcemy współpracować i jak też mówi austriacka partia wolności, no chcemy być takim pośrednikiem między Władimirem Putinem a Donaldem Trumpem. Tak, właśnie z bardzo, bardzo mocnym akcentowaniem polepszyć relacje i ze Stanami Zjednoczonymi Donalda Trumpa i z Rosją, oczywiście skończyć sankcje, bo sankcje nie mają, wobec Rosji nie mają żadnego sensu, z takim bardzo niejasnym nastawieniem do Unii Europejskiej, niejasnym dlatego, że czasami radykalnie, czasami trochę się wycofując, ale nie bardzo wiadomo, czy to rzeczywiście się wycofując, czy ze względu na konkretną sytuację polityczną, na przykład przed wyborami osłabiamy trochę retorykę antyunijną, ale zgoda, to jest kolejny element właśnie tej rosyjskiej układanki w oparciu o te partie takie prawicowo-populistyczne, faktycznie już przyjmujące charakter formalnej umowy o współpracy, prawda, czyli współpracy między właśnie partią wolnościową w Austrii i jedną Rosją w Rosji, tam czasami rzeczywiście z zaskakującymi fragmentami, jak się mówi o to, taki właśnie odwołuje do wspólnych właściwie wartości, jeżeli chodzi o patriotyczne wychowanie i tak dalej, to brzmi to trochę szokujące. Ale właśnie mówię tak, Rosja jest bardzo spokojna i konsekwentna od dłuższego czasu, właśnie przygotowując taką europejską sieć budując. I to, co się działo w Austrii, dobrze, w niekorzystnej sytuacji, która by mogła odebrać, trochę odczekano, spokojnie minęły wybory prezydenckie w Austrii, w tym momencie można zawrzeć już oficjalne porozumienie. To się mało brakowało, w tych wyborach wygrałby zresztą polityk skrajnej prawicy Norbert Hofer. Tak się nie stało. W czwartek Trybunał Austriacki najprawdopodobniej potwierdzi, że zwyciężył niezależny kandydat Alexander Van der Bellen. Ale to ryzyko związane ze skrajną prawicą, tak w Austrii, jak w Niemczech, cały czas jest bardzo widoczne. Rosja odwołuje się do takiej, do tej części sceny politycznej, która też z polskiej perspektywy jest taka trochę przełamana, niejednoznaczna. Bo zresztą też patrząc i na polskie reakcje, z jednej strony odwołuje się do pewnych haseł konserwatywnych, prawda, czyli właśnie ten niezindywidualizowany liberalny model, który jest na Zachodzie, a wracamy do pewnych tradycyjnych wartości, wracamy do tego, co to oznacza religia, co to oznacza rodzina, i tak dalej, prawda, a równocześnie po drugiej stronie wychodzi z hasłami, Amerykanie do domu, koniec, może wyjdziemy z tego NATO, były transparenty z napisem Putinie ratuj nas, w każdym razie właśnie koniec sankcji i tak dalej. Czyli prawda, to takie połączenie dwóch obszarów programowych, które tutaj są. Jest pytanie, jak ta propozycja rosyjska, w której Rosja postanowiła w pewnym momencie, to mam wrażenie, że osoby zajmujące się Rosją nie do końca wiedzą, kiedy to nastąpiło, ale w oparciu o tą swoją Euroazjatycką Unię
wystąpić na scenie międzynarodowej jako mamy naszą kontrpropozycję programową, ideologiczną, która stanowi właśnie wyjście z tych kryzysów, które gnębią Unię Europejską i kraje zachodnie. I oczywiście Rosja będzie tym krajem, który odegra w tym projekcie czołową rolę. Na razie w Austrii mieliśmy wybory prezydenckie, ale zbliżają się wybory parlamentarne. Czy tutaj według pana to ryzyko skrajnej prawicy właśnie pojawi się, czy też uwypukli się na nowo przed tymi wyborami? Jeżeli popatrzymy na to, przyjmując taką punkt odwołania, jeżeli popatrzymy na to, co działo się w Austrii, to I tak widać, że to społeczeństwo jest pęknięte. Można dyskutować, oczywiście tym razem zwycięstwo było pewniejsze, ale nie zmienia to faktu, jeżeli dyskutujemy 48-52, prawda, czy może tym razem trochę więcej, 47-53%, no to w tym momencie nie zmienia to w niczym faktu, że społeczeństwo jest wyraźnie podzielone. I że te wybory, oczywiście, traktując się tylko jako przykładowe, nie jako Austria, ale także w odniesieniu do innych, to się będzie powtarzało. I także w kolejnych wyborach parlamentarnych. To jest także i odbicie kryzysu, który się teraz właśnie gnębią Unię Europejską. Przecież kolejne kryzysy, przez które przechodzimy, to są i problemy w komunikacji, które istnieją w krajach zachodnich między elitami a częścią społeczeństwa. Czasami o charakterze ideologicznym, a czasami o takim charakterze, po prostu nieumiejętność dialogu, przekonaniu o marginalizacji, o tym, że zostaliśmy wyrzuceni, prawda, na margines społeczeństwa, w związku z tym czekamy na inną propozycję polityczną, którą ktoś nam przedłoży i na niego będziemy głosować. Dlatego, patrząc na Niemcy, Niemcy jak dotąd są znacznie stabilniejsze niż Austria. Cały czas, prawda, mówimy, alternatywa dla Niemiec 15%, może jakieś inne, ale to nie jest ten rząd wielkości, który może walczyć o większość w parlamencie. No właśnie, zanim wybory w Austrii, to jeszcze oczywiście wybory również w Niemczech, na które czekamy w przyszłym roku. Profesor Piotr Madajczyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Uczelnia Łazarskiego, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Magdalena Skajewska, do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19:15 zapraszamy na Życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, w siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19:15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Radio 24. Czy w Twoim krwiobiegu płynie choć kropelka benzyny? Jeśli tak, zapraszam w każdą sobotę o 15:15. 3 kwadranse pełne pasji do motoryzacji. Zawsze interesujący i inspirujący goście, z którymi rozmawiam na tematy leżące w sercu każdego miłośnika samochodów i motocykli. Od dziedzictwa i zabytkowej motoryzacji po najświeższe nowinki techniczne. Podpowiadamy, jak jeździć, by czerpać z posiadania auta prawdziwą radość i umieć przetrwać w każdych warunkach drogowych. Wyjaśniamy, podpowiadamy i proponujemy, jak rozwiązywać problemy dnia codziennego. Od kłopotów z ubezpieczycielem po nie zawsze uczciwych mechaników. Mariusz Gzyl, zapraszam. Autopromocja. Minęła trzecia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął procedury związane z wejściem w spór zbiorowy. Oznacza to, że ZNP przygotowuje się do strajku generalnego w oświacie. Prezes ZNP Sławomir Broniarz mówi, że nie będzie to strajk ostrzegawczy. Znaczy,
procedury są dosyć skomplikowane i zawiłe. Uważamy, że poziom gotowości w związku do przeprowadzenia strajku będzie na ostatni dzień lutego. Strajk może się odbyć i powinien się odbyć w marcu bieżącego roku. Wynika to m.in. z faktu, że nie chcemy być oskarżani o strajk dziki, o strajk nielegalny. Najwcześniej strajk mógłby się odbyć 1 marca. Domagamy się złożenia przez rząd do parlamentu wniosku o rezygnację z przeprowadzania tej wadliwej i szkodliwej reformy przyjętej przez parlament w ubiegłym tygodniu, a jednocześnie domagamy się zwiększenia nakładów na edukację, w tym na wynagrodzenie nauczycieli i pracowników oświaty. Związek Nauczycielstwa Polskiego chce również, by prezydent wystąpił do Senatu o przeprowadzenie ogólnonarodowego referendum dotyczącego systemu oświaty. Tymczasem Ministerstwo Edukacji Narodowej w przesłanym do Informacyjnej Agencji Radiowej oświadczeniu apeluje do Związku Nauczycielstwa Polskiego, by ten nie wykorzystywał oświaty do bieżącej walki politycznej. Rzeczniczka MEN Alena Ostrowska liczy na to, że ZNP podejmie dialog i wspólnie z resortem wypracuje rozwiązania służące polskiej szkole i polskiemu nauczycielowi. I bardzo liczymy na to, że ZNP jest w stanie rozmawiać o sprawach ważnych z punktu widzenia uczniów, rodziców i nauczycieli, a nie jedynie protestować. I kierownictwo związku takiej woli porozumienia nie przejawia i bardzo liczymy na to, że ZNP podejmie ten dialog, ale inny niż kolejny protest. I wierzymy bardzo w to, że przedstawiciele ZNP zechcą wspólnie z nami wypracować te rozwiązania, które będą korzystne dla nauczycieli. W ubiegłym tygodniu zakończyły się prace parlamentarne nad ustawami zmieniającymi system edukacji. Jeśli podpisze je prezydent, uczniowie do nowej szkoły pójdą 1 września 2017 roku. Józef Pinior zostaje na wolności. Tak zdecydował poznański sąd okręgowy, który rozpatrywał zażalenie prokuratury na niearesztowanie byłego działacza opozycji. O uzasadnieniu decyzji sądu Magdalena Konieczna z Radia Merkury Poznań. Sąd okręgowy, który rozpatrywał zażalenie prokuratury, po części podzielił argumentację sądu rejonowego, który nie zgodził się aresztować Józefa Piniora. Potwierdził, że nie ma obawy matactwa, czyli obawy, że podejrzany będzie wpływał na postępowanie. Sąd podkreślał, że dowody zebrane w tej sprawie to zapisy rozmów oraz dokumenty finansowe i administracyjne. Sąd zaznaczył, że Józef Pinior od około 3 tygodni jest na wolności i nie ma żadnych informacji, by wpływał na toczące się postępowanie, co potwierdza, że nie będzie mataczył w tej sprawie. Sąd okręgowy, wbrew stanowisku sądu rejonowego, częściowo przyznał rację prokuraturze. Uznał, że zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że Józef Pinior przyjął łapówki, co wynika z podsłuchanych rozmów. Choć, jak zaznaczył sąd, nigdzie nie pada słowo łapówka. Sąd dodał jednak, że mimo takiego stanowiska nie przesądza o winie Józefa Piniora. Podejrzany po wyjściu z sali rozpraw powiedział, że jest niewinny i będzie tą niewinność udowadniał. Magda Konieczna, Radio Merkury. Napastnik, który zabił rosyjskiego ambasadora w Turcji, planował zamach od co najmniej kilku dni. Tak wynika z informacji, jakie docierają do mediów ze śledztwa. 22-letni policjant zastrzelił ambasadora Andrija Karłowa, gdy ten otwierał wystawę fotografii w Ankarze. Ciało zabitego dyplomaty przewieziono już z Turcji do Rosji. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Tureckie media informują, że 22-letni napastnik od ponad 2 lat pracował w siłach specjalnych policji w Ankarze. W dniu zamachu wziął zwolnienie lekarskie. Przed południem miał zadzwonić do przełożonych z informacją, że źle się czuje i obiecać, że jak tylko wyzdrowieje, przyniesie dokument od lekarza. Według jednego ze śledczych, noc poprzedzającą zamach mężczyzna miał spędzić w jednym z hoteli w pobliżu galerii, gdzie doszło do ataku. Napastnik dostał się do środka galerii, kiedy pokazał swoją policyjną legitymację. Dzięki niej nie był przeszukiwany i mógł bez przeszkód wnieść ze sobą broń. Śledczy twierdzą, że oddał 11 strzałów w kierunku ambasadora, z czego 9 trafiło dyplomatę. Kwadrans później 22-letni Mevlüt Mert Altintas sam został zabity przez policję. Tureckie służby zatrzymały 6 osób, które mają mieć związek ze sprawą. W tym gronie są ojciec, matka i siostra napastnika, a także jego współlokator z Ankary. Do Turcji przylecieli już rosyjscy śledczy, którzy mają włączyć się do dochodzenia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Napastnik miał krzyczeć, że zamach jest zemstą za działania Rosji w syryjskim Aleppo. Po ataku prezydenci Turcji i Rosji rozmawiali przez telefon i zgodnie uznali, że zamach miał być prowokacją, by podkopać relacje między Ankarą a Moskwą. Jak dotąd żadna organizacja nie przyznała się do zamachu w Ankarze. Prognoza pogody. Wracamy do kraju. W dzień będzie zachmurzenie. Na zachodzie małe i umiarkowane, na wschodzie umiarkowane i duże. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura od 1 stopnia na wschodzie do 4 na Dolnym Śląsku i Wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny i porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po trzeciej. Polskie Radio 24. Powtórka programu.
Dobry wieczór, Monika Słukowska. Zapraszam na sport w Polskim Radiu 24. A dziś tematem numer jeden w polskim sporcie było ogłoszenie w końcu nowego trenera reprezentacji Polski Siatkarzy. Polski Związek Piłki Siatkowej zdecydował, że nowym szkoleniowcem naszych siatkarzy będzie Ferdinando De Giorgi, którego polscy kibice znają bardzo dobrze, bo przecież prowadzi on Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Ten wybór został przyjęty z dosyć dużym entuzjazmem, a wśród tych, którzy bardzo chwalą nowego trenera, jest były szkoleniowiec naszej reprezentacji, Waldemar Wspaniały. Wbrew pozorom, wszyscy mówią, że jest taki spokojny, zrównoważony, wyważony, a tak do końca to on taki nie jest, bo też potrafi się zdenerwować, walnąć pięścią w stół i to tak to wygląda. Także myślę, że ma charyzmę przede wszystkim, ma nazwisko, ma osiągnięcia, kończy 3 razy Mistrzostwo Świata, 5 razy chyba Ligę Światową Włosi wygrali, kiedy on był zawodnikiem. W pracy trenerskiej różnie. Pracował we Włoszech, pracował w Rosji, pracuje w Polsce. Nie jest tak, że wszyscy trenerzy wszystko wygrywają. Najlepsi też czasu muszą przegrać, a porażka więcej uczy niż zwycięstwo. Mamy nadzieję jednak, że trener De Giorgi tych porażek odniósł już wystarczająco dużo i że z naszą reprezentacją to będą już tylko zwycięstwa. Na tej ostatniej prostej pokonał 2 znakomitych trenerów, trenera Beruto i trenera Stoiczewa. Podobno przeważyło to, że trener De Giorgi był najbardziej skłonny do tego, żeby pracować w całości z polskim sztabem szkoleniowym i dlatego to właśnie on spośród tych 3 wielkich, jakby nie było nazwisk, będzie trenował naszych siatkarzy. Siatkarze, zwłaszcza ci z Zaksy Kędzierzyn-Koźle, cieszą się z takiego wyboru. Trenera bardzo chwalił Mateusz Bieniek. Uważam, że to jest naprawdę świetny trener, dobry kandydat na szkoleniowca. Ktoś, który na pewno wie, jak prowadzić drużynę. Wie, kiedy jest czas na zabawę, a kiedy na pracę. Potrafi trzymać wszystko twardą ręką. Na treningu dużo wymaga, ale to potem przekłada się na wojsku, że ciężko nas zatrzymać. No i nowy trener ma poprowadzić naszą reprezentację w nowym cyklu olimpijskim. Zobaczymy, mamy nadzieję, że ten cykl olimpijski dla nowego trenera zakończy się oczywiście medalem Igrzysk Olimpijskich, czego jemu, sobie i wszystkim naszym siatkarzom serdecznie życzymy. Zbliżamy się powoli do końca roku kalendarzowego. No to jest taki czas, kiedy zaczynają się podsumowania różnych rzeczy, również podsumowania w sporcie. I dziś jedno z takich podsumowań w naszej audycji, a będziemy rozmawiać o snookerze. Moim gościem jest Przemysław Kruk, komentator snookera w Eurosporcie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i takie najprostsze pytanie, do kogo należał ten rok? Bo sezon snookerowy jest tak skonstruowany, że w tej chwili mamy połowę nowego sezonu, a za nami również połowę pierwszą sezonu 2016-2017 i drugą połowę poprzedniego sezonu, tą zwieńczoną Mistrzostwami Świata. No i widziałam dzisiaj takie jakby głosowanie, ankiety w internecie. Jaki snookerzysta, do którego snookerzysty należał ten rok? I z możliwej odpowiedzi to było do Mistrza Świata, do aktualnego numeru 1, do zwycięzcy UK Championship lub do Marka Selbiego. I którą wypowiedź tutaj wybrałbyś, Przemku? Którą odpowiedź? No ja też widziałem tę ankietę i też się uśmiałem, także to jakby nie ma dyskusji, do kogo należało ten rok. Wiadomo, że Mark Selby. Natomiast pewnie jakby, jeżeli zostaną zrobione jakieś podsumowanie takiej ankiety na serio, a nie jest to jedna odpowiedź w 4 wersjach, czy wskazanie jednego zawodnika w 4 wersjach, jak w tym przypadku, to pewnie znowu wygra Ronnie O'Sullivan, tak jak to zwykle, ale zdecydowanie Mark Selby, właśnie ta wygrana w UK Championship, Mistrzostwo Świata, wszystkie te pozostałe inne osiągnięcia, numer 1, prawie 100 tygodni jest już numerem 1, to jest po prostu... Serena Williams światowego snookera. Tak, ale to na współczesnego snookera, kiedy ten ranking jest aktualizowany po każdym turnieju, a nie raz na sezon, jak to miało miejsce. No za czasów powiedzmy Stevena Hendrego, który tam na ileś tych lat, na 7 czy 8 lat wtedy zdominował ranking, to na dzisiaj takie osiągnięcie jest po prostu niebywałe. No ale tak jakoś można powiedzieć, że jak się o tym pomyśli tak rozsądnie na zimno, to rzeczywiście Mark Selby. Natomiast tych turniejów i tych różnych zwycięzców w tym sezonie mieliśmy tylu, że w sumie dopiero jak tak na spokojnie się wyłapie to najważniejsze, to widać tego Marka Selbiego, bo mieliśmy absolutny ogrom turniejów, zwłaszcza tej jesieni. Jeden turniej za drugim, 3 Home Nations i podobno jeśli ktoś postawiłby przed rozpoczęciem pierwszego turnieju Home Nations, czyli English Open, na tych 3 zwycięzców, którzy zwyciężyli, czyli to jest Liang Wenbo, Marco Fu i Mark King, i postawiłby 10 punktów, to wygrałby ponad 1,5 miliona funtów. No, zwycięzców takich zaskakujących w ogóle turniejach w ostatnich sezonach jest sporo, czy finalistów chociażby, czy tych zwycięzców. Także akurat padło na Home Nations Series i to są bardzo zaskakujące, bo Liang Wenbo wygrał w ogóle pierwszy raz w karierze, a gra przecież nie krótko. Mark King gra prawie ćwierć wieku
wygrał nagle jeden z tych turniejów. No Marko Kulisz taką sensacją nie jest, ale na pewno nie jest to regularny zwycięzca, taki, na którego można w ciemno obstawiać. Rzeczywiście niespodzianek jest dużo, no ale właśnie z tych drobnych zwycięzców jakby na te najważniejsze turnieje wygrał w Serbii. I tutaj jakby bezdyskusyjnie dla niego. Końcówkę jeszcze dla niego w przekroju całego roku na pewno on jest tym numerem jeden. Natomiast końcówka, te ostatnie kilka miesięcy, no to Higgins, prawda? I tutaj jeżeli ktoś mógłby, nie wiem, pokonkurować, to tak właśnie na zasadzie emocji tej ostatniej chwili i tak dalej, dużo wskazań mógłby zebrać John Higgins. Jeszcze gdyby wygrał ten finał Scottish Open teraz, to już w ogóle. Jeszcze jakby do końca pociągnął w takim stylu, jak zaczął. Przecież trzy fejmy, trzy setki, wcześniej ten comeback niesamowity w finale z Jadon Crampem. A oprócz tego wygrane w Champion of Champions, wygrane w China Championship, break maksymalny, to wszystko w bardzo małym odstępie czasu. No, kupę kasy ściągnął, bo to on teraz w ciągu kilku miesięcy zarobił prawie pół miliona funtów. No to w ogóle przeliczymy sobie na złotówki i się okazuje, że naprawdę gigantyczne pieniądze. Także on też tutaj miał fajny okres. No i tych zawodników, myślę, tak naprawdę należałoby gdzieś tam wyróżnić, ale z nich zdecydowanie Serbii. No i tutaj warto też wspomnieć o tym, że i my mamy w tym roku z czego się cieszyć, dlatego że mamy zawodnika, który nie jest jeszcze profesjonalistą, jest amatorem, ale amatorem, który bardzo wysoko stoi na tej liście amatorów, dlatego też gra w bardzo, bardzo wielu profesjonalnych turniejach i przede wszystkim potrafi w tych turniejach wygrywać, bo do tej pory mieliśmy jednego profesjonalistę, Kacpra Filipiaka, któremu jednakże nie udało się wygrać meczu w profesjonalnym turze. Natomiast Adam Stefanów takie mecze wygrał 3. No i wisienka na torcie po jednej z tych wygranych, właśnie w ostatnim tutaj turnieju, zmierzył się na stole telewizyjnym z samym Ronim O'Sullivanem i przegrał z nim, i to nie do zera, tylko 1-4. No i jak tutaj, Przemku, podsumowałbyś występy Adama Stefanowa? Pamiętajmy, że on otarł się w zasadzie o main tour, zabrakło mu bodajże jednego frame'a do tego, żeby do tego main touru awansować w turnieju Q-School, takim turnieju kwalifikacyjnym do main touru, czyli do grona zawodowców. Właśnie wtedy, jak się nie dostał, to ja od razu dostrzegłem duże plusy tego, bo to, że on z automatu właśnie jako ten pierwszy rezerwowy jest zapraszany do praktycznie każdego turnieju, ma prawo startu, no to nic nie zmienia w kontekście nabierania doświadczenia, to jest najważniejsze. Natomiast nie grozi mu wypadnięcie z main touru. No wiadomo, że jakby dostał kartę, to dostałby na 2 lata, ale w tym pierwszym sezonie zwykle i tak się płaci całe, zwykle i tak się przegrywa, zbiera się doświadczenie, ale drugi sezon jest już pod presją. Teraz Adam zbiera jakby za darmo to doświadczenie, ma dokładnie tyle samo możliwości, dokładnie tyle samo startów, a nie uciekam w ten pierwszy rok. Ja głęboko wierzę, że on już w przyszłym sezonie czy kolejnym, ale będzie w main tourze już tak pełną gębą, czyli z tym statusem zawodowca. No, takie mecze jak z O'Sullivanem, to jest gigantyczne doświadczenie. To co się nauczył na tym jednym podczas tego jednego spotkania, komentarze poprzednie, które zebrał, nazwiska, jakie sobie wyrobił, no bo on dotarł do dosyć dużego grona. Tutaj w Polsce ludzi mniej, również tych mniej interesujących się snookerem. Ja wiem, oglądalność jaka była, także pompując, podbijając troszeczkę atmosferę wokół tego meczu przez raptem parę godzin, i to w zasadzie za pośrednictwem tylko Facebooka, nie jakiejś kampanii wzmożonej gdzieś tam na zewnątrz wybiegającej i docierającej do rzeczywiście dużego grona. Ta oglądalność była chyba 3-krotnie wyższa od takiej przeciętnej snookerowej. Także to jest wydarzenie po prostu gigantyczne. To jest naprawdę na jakby skalę zaangażowania, wypromowanie samego meczu, osiągnięta oglądalność, no to jest bardzo dużo. No i to Adam na tym bardzo dużo wygrał, dużo bardzo wygrał na tym snooker w Polsce. Możemy się tylko cieszyć i mieć nadzieję, że kolejne takie rodzynki będą tutaj padały. No, a skoro mówimy o tym cieszeniu się Adama Stefanowa, to miałam dzisiaj nawet okazję porozmawiać właśnie z Adamem na temat jego wrażeń z tego roku. I Adam Stefanów, nasz zawodnik, przypominamy, oryginalnie z Podzielonej Góry, a obecnie mieszkający na stałe w Sheffield, opowiadał, że rzeczywiście ten rok dla niego był absolutnie przełomowy. Szalony rok, rok jakiegoś na pewno się nie spodziewałem. Też widziałem, że ta gra idzie troszeczkę powolutku do przodu, bo przez wszystkie gry na treningach, ale nie spodziewałem się, że to aż tak się zmieni, że
i że na koniec roku będę rozmawiał z dziennikarzami i to tyloma i będę mówił o tym, że wygrałem 3 profesjonalne mecze, pokonałem zawodników z 70 rankingu światowego, a na koniec zagrałem na broni. To jest moim marzeniem jeszcze na to, na dodatek w telewizji na żywo, także no dla mnie szok. Ciężko, bardzo ciężko na to pracowałem, bo tak jak ten krok, żeby wyjechać 2 lata temu, włączyć prawie pełnoetatową pracę z pełnoetatowym treningiem, tak naprawdę możliwości trenowania ile tylko mogę, to dla mnie było łatwe, ale powoli zaczyna się to odpłacać i no i sam Q-School, w którym jechałem wygrać tak naprawdę po jednym meczu w dwóch Q-Schoolach, bo rok temu przegrałem 2x4-0 w pierwszych rundach, sam Q-School pokazał mi, że mogę. Przed Q-Schoolem Mistrzostwa Europy oczywiście w Wrocławiu to 5. miejsce i przegrana z Rzymi 5-4. Też już to wszystko zaczynałem powolutku uświadamiać, że jest coraz lepiej i coraz więcej tej wiary przychodziło. Ale mówię, przełomowy Q-School i prawie wejście do main touru znikąd, bo ja jestem waleczny, z dnia na dzień zaczynam się coraz bardziej wierzyć każdym granym meczem w Q-School oczywiście, ale nie spodziewałem się, tak jak teraz sobie tak spojrzę z perspektywy roku, tak, to nie spodziewałem się, że to wszystko tak pójdzie i mega się cieszę, że tak się stało i dla mnie to jest bezcenne doświadczenie, które zdobywam teraz w main tourze i bardzo głęboko wierzę w to, że do tego main touru w przyszłym roku wejdę i to jest mój plan i wiem, że będę ciężko pracował i jestem na to gotowy, bo jeżeli potrafię wygrać z takimi zawodnikami, nie, i tak naprawdę grać dobrze, ale ja wiem, jaki duży jeszcze zapas mam z swojej strony, z swojej gry, potrafię grać dużo lepiej. Nie mówię, na treningu nawet pokonałem Ding Zhongkuaya 4-1, gdzie 2 lata nie mogłem z nim wygrać meczu, nieraz przegrywałem po 8-0. Także dużo dobrych rzeczy się stało, na które ciężko pracowałem i tym bardziej teraz jeszcze udało mi się zrobić trochę fan duszy w tych ostatnich turniejach German Masters Scottish Open. Będę się mocno inwestował, żeby współpracować z trenerami. Jest dużo rzeczy do poprawy, także dla mnie rok tak naprawdę wymarzony, a zwieńczenie roku to już w ogóle wisienka na torcie i nie mogę się doczekać, żeby wrócić do Polski i zacząć się z wszystkimi najbliższymi. Słuchaj, no wisienka na torcie nie tylko dla ciebie, ale też dla chyba wszystkich kibiców snookera, bo na Polaka grającego w telewizji z Ronim O'Sullivanem i to nie będącego chłopcem do bicia, tylko wygrywającego partię i prezentującego się dobrze, to wszyscy czekaliśmy od bardzo, bardzo wielu lat. Także nie dziw się temu zainteresowaniu, bo mam nadzieję, że ono będzie tylko coraz większe ze strony dziennikarzy i kibiców. Jak grało się z Ronim O'Sullivanem na stole telewizyjnym, bo wiem, że chociaż my mamy takie odczucia, że w ogóle było bardzo fajnie i super, to ty nie do końca jesteś zadowolony. Nie, ja nie jestem zadowolony, bo tak jak mówiłem, mam styczność z tymi oczywiście dobrymi zawodnikami tutaj w Akademii. I ja wiem, że miałem, wykreowałem sobie tę szansę wbrew pozorom skoro nie oraz wziąłem mnóstwo tych fantastycznych długich wbić, ja się do niej przestraszyłem, ale sparaliżowało mnie kompletnie i odebrało mi taką dużą pewność siebie, prędkość stóp, na którym graliśmy. Było okropnie szybkie, po prostu ta biała zachowywała się naprawdę inaczej. Był lekki spęd, że gram z Roniem, oczywiście byłem świadomy wielkości tego meczu również. Ale nie jestem zadowolony z swojej gry, bo naprawdę mecz wcześniej z Kahilem zagrałem bardzo dobry mecz. Zrobiliśmy, nie wiem, 6 breaków, później 50 w 7 partiach. Naprawdę, i mnóstwo innych mniejszych breaków. Mecz to naprawdę w bardzo dobrym poziomie. I byłem świadomy, że z Ronim mogę powalczyć. I tak naprawdę na to, co grałem, to jedna partia, to z niej jestem zadowolony. Ale jakbym zaprezentował naprawdę dobrą dyspozycję w tym dniu, to myślę, że naprawdę mógłbym mocno zagrozić Roniemu przynajmniej jedną, może dwie partie więcej wygrać. Także to mi pokazuje, jaki duży zapas swojej gry mam i oglądałem ten mecz parę razy, było parę dobrych zagrań, na które Roni również odpowiedział świetnie i parę dobrych odprawnych, ale to tylko dla mnie nauka i nauczka na przyszłość. Dla mnie to mówię, to wielki mecz dla kibiców, fanów, ale dla też traktuję ten mecz jako normalny mecz, który przegrałem i coś nim zrobiłem źle, tak? Powiedz jeszcze, co Roni ci mówił po meczu, bo mieliśmy taką pogawędkę. Krótkie zdania zamieniliśmy o zapis, co powiedziałem, że to było pewnie szybki, świeżo po meczu, bo po prostu dla mnie to był największy problem, on mówi, no nawet dla niego ten stół dzisiaj był szybki i że nie mógł go tak wyczuć, uśmiechnął się, mówi, rzeczywiście musisz pobrać, doświadczenie, szybko powiedział i wtedy będziesz mógł na tym stole grać. Trzeba po prostu się ograć. A później, jak wyszliśmy z kuluary, tylko poklepał, mówi trenuj, także miłe słowa i sam ten komentarz, który udzielił go wszystkim Eurosportowi na temat moich zagrań, mojego prowadzenia i atakniki. Bardzo miłe dla mnie i mocno mnie motywuje do dalszej pracy, ale mówię, no nie mam głowy w niebiosach, bo według siebie w danym momencie świeżo przed tym miałem German Scottish, ja po prostu grałem źle. Ja udałem się do psychologa sportowego bodajże 3 tygodnie temu, bo przegrałem dużo meczów decydujących partii w ostatnich aspektach. To dla mnie są duże pieniądze, które gram. I po prostu byłem w złym stanie tak
naprawdę, bo było bardzo blisko i nie mogłem tej linii przekroczyć. I przerwałem treningi i wróciłem do Polski do psychologa, ze strony zacząłem współpracować i bardzo mi pomógł pani Magda Chałapa z Wrocławia. I to mi pomogło, wróciłem i spokojnie podszedłem do wszystkich meczów i wygrałem German 5-4, Scottish 4-3. Także te dwa decidery przechyliłem na swoją małą szalę i bardzo z tego się najbardziej cieszę. A moja forma w danym momencie, teraz wydaje mi się, że będzie rosła, bo mam strasznie dużą motywację, ale prędzej to jeszcze nie było to, co trzeba. Chociaż grałem dobrze w meczu przed Ronim, ale ja i tak jeszcze wiem, że to w ogóle nie jest to, czego szukam. Jest dużo, dużo zapasu. Pamiętam, jak rozmawialiśmy w Gdyni, kiedy miałeś swój pierwszy w życiu mecz telewizyjny z Nilem Robertsonem i do dziś pamiętam twoje słowa, że nie byłeś w stanie nalać sobie wody do szklanki, tak strasznie trzęsły ci się ręce. Trochę było lepiej tym razem? Słuchaj, wrócę do tego, będziesz się śmiała, bo od tego momentu grałem chyba na Eurosporcie na World Cup, wtedy jeszcze nie było źle, ale ta sama sytuacja wróciła mi na mecz z Ronim. Tej samej rzeczy nie zrobiłem, tylko ta sama myśl wróciła mi. Czy jak będę nalewał tą wodę, 1000 osób siedzi na widowni, czy teraz ja, znowu będą mi się te ręce tak trzęsły. A mówię nie, otworzyłem wodę spokojnie i napiłem się i wiedziałem, że jest dużo lepiej, tak? Czyli świadczy o tym, że ja dużo bardziej komfortowo się przy tym stole czułem i mogłem spokojnie te wszystkie normalne nawet czynności zrobić, bo to tak naprawdę z Nilem to był taki paraliż, że już nogi mi się uginały, a tu nie, tutaj po prostu, no nawet mówię, po tych paru zagraniach było widać, że nie boję się, tak? Ja się go nie przestraszyłem, nie chowałem się za tym, tylko szukałem, błądziłem trochę z białą prędkością sukna, ale atakowałem, po prostu próbowałem grać swoją grę i nie, było dużo lepiej, porównanie do dwóch tam, gdzie to nie dwa lata temu było, czy coś takiego, tak, dwa lata temu, to straszna różnica, tak, widzę po sobie, że jestem dużo bardziej dojrzały przy stole i na pewno spokojniejszy i bardziej ograny. No i mamy nadzieję, że Adam będzie się już tylko ogrywał na tym stole telewizyjnym i tu mamy ciekawostkę, zaprezentowano drabinkę i format kwalifikacji do China Open, dużego turnieju rankingowego i nasz zawodnik wylosował Marka Solbiego, czyli światowy numer jeden, o którym mówiliśmy, że ma taki wspaniały rok. To z perspektywy zawodnika, który chciałby może pójść dalej, nie jest najlepsze losowanie, ale z perspektywy tego, jakie doświadczenie można zebrać, no to bezcenne doświadczenie. Zresztą Adam przyznał, że kolejnym jego marzeniem było zmierzyć się właśnie z Markiem Selbim, czyli z aktualnym mistrzem świata, no i to marzenie się spełni. A co ciekawe, jest to jeden z czterech meczów w kwalifikacjach, które nie zostaną rozegrane, tak jak wszystkie pozostałe w Anglii, w Preston, ale zostanie rozegrane już w Chinach, czyli naszego zawodnika czeka tam wycieczka i co ciekawe, to jest wycieczka na koszt World Snookera, ponieważ takie mecze, które są przenoszone, to zawodnicy nie pokrywają tutaj kosztów przelotu, także wspaniałe doświadczenie dla Adama i mamy nadzieję, że będziemy się cieszyć dalej jego grą. Cel Adama na ten rok to jest awans do main touru i zamierza to osiągnąć poprzez Mistrzostwa Europy Amatorów, a jeśli to się nie uda, to Q-School. Także zapraszamy wszystkich do trzymania kciuków za Adama. No i zresztą Adam dziękował bardzo serdecznie wszystkim kibicom, bo mówił, że rzeczywiście bardzo dużo ciepłych słów zebrał od wszystkich kibiców. W sumie trudno się dziwić, potrzeba nam takich gwiazdy supera w Polsce. Prawda? Nie, no to w ogóle bezsprzeczne jest. Tak czekamy od długiego czasu już na kogoś, kto będzie tam nie tylko od strony sędziowskiej reprezentował naszego snookera, bo sędziów faktycznie już lata temu dochowaliśmy na bardzo dobrym poziomie i to jest tylko teraz umacniane. No ciężko teraz znaleźć turniej, w którym nie ma polskiego sędziego, przynajmniej jednego. Dokładnie, często w tych bardzo zaawansowanych fazach, na stałach telewizyjnych, przepraszam, także pod tym względem super. No i właśnie teraz mamy zawodnika, o którym możemy przynajmniej od czasu do czasu pogadać. Ja nie sądzę, żeby szybko już doszło do tego etapu, w którym on będzie regularnie wygrywał po kilka meczów w jednym turnieju, no bo to też lepiej chyba nawet dla Adama było, żeby to tak systematycznie, tak po dwie rundy, po trzy, od czasu do czasu może jakiś tam wyjdzie turniej, w którym dojdzie do ćwierćfinału, powiedzmy. Miejmy nadzieję, że tak to będzie wyglądało, żeby on sobie tę drogę na szczyt gdzieś tam w rankingu po prostu wypracował ciężkimi treningami i żeby dostrzegał przynoszone te efekty, które się realizują. Zresztą tak jak słyszeliśmy Adama, ja też go znam już od dłuższego czasu, wiem, że on lubi ciężko pracować i widzieć efekty. I jakby to jest świetne połączenie, bo jego te efekty, które dostrzega w postaci, to niekoniecznie muszą być wygrywane mecze, ale dobra gra w meczach, a później oczywiście wyniki, takie efekty on dostrzega i tego motywuje do dalszej pracy. No po prostu nie ma lepszego połączenia, a do tego jest super kontaktowym chłopakiem i naprawdę fajnie się z nim rozmawia i trudno mu nie kibicować na przykład, prawda? Nie ma takiego elementu,
w jego zachowaniu, w jego sposobie bycia, który by sprawiał, że mówi się, no dobra, Polak, ściskam za niego kciuki, ale... Jak nie, zagra tutaj zdecydowanie nie ma, ale... Pamiętam, jak były kiedyś takie dywagacje, tam wskazywało się, jakby, nie wiem, Mieszna na przykład zagrał z O'Sullivanem, to tam, no w tym przypadku to chyba jednak za O'Sullivana. Przy Adamie nie ma czegoś takiego. Wszyscy kibicowali Adamowi i super, po prostu z kolei Roni jest takim zawodnikiem, którego czasem nie wiadomo, czemu kibicować. Jeśli chodzi o charakter, to Roni jest takim zawodnikiem, który nie jest do końca przyjemną osobą. Tak pozostałe, ma rzeczywiście jest zbliżyło ze mną stole, także tutaj jeśli faktycznie kibice deklarowali się, że będą kibicować Adamowi w tym meczu, no to już można zdecydowanie zapisać to na korzyść Adama zdecydowanie. Natomiast powiedz, czego się spodziewasz po tej drugiej połowie sezonu, bo za nami połowa sezonu, kończy się rok, ale nie kończy się sezon. Przed nami w zasadzie te dwa najważniejsze turnieje, bo zaraz w styczniu The Masters i potem Mistrzostwa Świata. Kusle, takich konkretnych oczekiwań to nie mam. Szczerze powiedziawszy, bardzo mi się podoba, jak ten snooker idzie jakby tak sam z siebie, bo teraz już jest dużo okazji do grania, już nie ma takich dziur w kalendarzu, kiedy nic się nie dzieje. Także każdy turniej właściwie i to, co między turniejami też, ale każdy ten okres przynosi dużo ciekawego, interesującego i jakieś coraz więcej dyskusji jest, widzę tutaj wśród samych zawodników też prowadzonych poprzez media społecznościowe na tematy około snookerowe i to trochę podbija atmosferę, którą wiedzie Mark Allen, chyba gdzieś tam rzuca cały czas taka dyżurna maruda się z niego zrobiła już, ale ostatnio na przykład zobaczyłem gdzieś jego dyskusję tam z ilomaś, z jakąś liczbą kibiców. On chyba troszeczkę tak podkręca, chyba właśnie chce zrobić taki wizerunek. Mark Williams jest drugą taką osobą, która bardzo lubi podpuszczać wszystko. Tak. A z drugiej strony to też jakaś dobra robota z tego wychodzi, no bo są niedoskonałości i jeżeli nikt nie zwróci na to uwagi, no to... Trzeba jednakowoż pamiętać, że zawodnicy mogą dostać karę za wypowiadanie się negatywne w mediach, jeśli to będą jakieś wypowiedzi, które są niecenzuralne, niegrzeczne albo wyjątkowo godzące w to, jak powinien zachowywać się profesjonalny sportowiec. Także tutaj zawodnicy też trochę ryzykują, ale faktycznie jest sporo takich, którzy się wypowiadają. No już tam niektórzy mają takie doświadczenie w tym wypowiadaniu się i byciu karanym, że wiedzą, co ile za co grozi. Pamiętam, tak, jak tam Mark Allen dostał takie poważniejsze kary. Ale to te wszystkie kary właśnie to ważne, że to są przekazywane przez World Snooker na szczytne cele. I pamiętam, była taka historia, że proponowali wybudowanie nawet już całego skrzydła w jednym z hospicjów bodajże imienia Marka Allena. No, także wszystko tutaj się w tym snookerze przydaje. Zobaczymy, jak ta dyscyplina będzie się rozwijać. Dla nas rok bardzo dobry. Kibicujemy w drugiej części Adamowi Stefanowowi, żeby podsumowując sezon, moglibyśmy powiedzieć, że będziemy się cieszyć, że w przyszłym sezonie zobaczymy Polaka grającego na światowych stołach na najwyższym poziomie jako już zawodowca. Mamy nadzieję, że te marzenia Adama się spełnią. W sumie są to również nasze marzenia. Moim gościem był Przemysław Kruk, komentator snookera w Eurosporcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Monika Słuchowska. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Większość z nas rezygnuje z podróżowania, bo obawia się niebezpieczeństw i wysokich kosztów. A wystarczy wstać z kanapy. Podróże 24. Świat po ludzku. W tej audycji dowiedziemy, że aby podróżować nie trzeba mieć dużych pieniędzy, a wystarczy mieć marzenia. Pokażemy świat po ludzku. Różnorodny, otwarty i przyjazny. Zapraszam w sobotę o 23.10. Paulina Kozioł. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Radio 24. Rosja, Ukraina, Białoruś, Mołdawia, a także Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgistan oraz Armenia, Gruzja i Azerbejdżan. O tych państwach rozmawiam z moimi gośćmi w niedzielę o 10.15 w Polskim Radiu 24. Magazyn 7 Dni Wschód to najważniejsze wydarzenia w krajach byłego Związku Radzieckiego. To rozmowy o ich stosunkach z Polską i innymi państwami Unii Europejskiej. Zapraszam w niedzielę o 10.15 do Polskiego Radia 24. Piotr Pogorzelski.
promocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Łódzka prokuratura prowadzi śledztwo z doniesienia Bartłomieja Misiewicza. Pod lupą śledczych znaleźli się posłowie PO Jan Grabiec i Cezary Tomczyk, którzy wcześniej do prokuratury złożyli doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Bartłomieja Misiewicza. Ich doniesienie zostało umorzone przez prokuraturę w Piotrkowie Trybunalskim. Teraz prokuratorzy sprawdzą, czy ich oskarżenia nie były fałszywe, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. 9 grudnia podjęta została decyzja o wszczęciu śledztwa. Toczy się ono w sprawie przestępstwa polegające na fałszywym oskarżeniu. Jest to czyn zagrożony karą grzywny ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności w wymiarze do lat 2. Fałszywe oskarżenie polegać ma na pomówieniu o popełnienie przestępstwa łapownictwa. Bartłomiej Misiewicz został już przesłuchany przez łódzkich śledczych. Teraz prowadzone są dalsze czynności. Przeprowadzone zostały oględziny śledztwa prowadzonego przez prokuraturę okręgową w Piotrkowie Trybunalskim. Planujemy w tej sprawie kolejne czynności, zwłaszcza przesłuchania świadków. Po zgromadzeniu materiału dowodowego będziemy w sprawie podejmować decyzję. Nie wiadomo jeszcze, kiedy przesłuchani zostaną posłowie oskarżeni przez Bartłomieja Misiewicza. We wrześniu tygodnik Newsweek informował, że Misiewicz miał proponować radnym PO w Bełchatowie przystąpienie do koalicji z PiS. W zamian miał zapewnić im zatrudnienie w spółce Skarbu Państwa. Kolegium Elektorskie Stanów Zjednoczonych potwierdziło wolę wyborców i nominowało Donalda Trumpa na 45. prezydenta USA. 538 przedstawicieli tego gremium głosowało w stanowych parlamentach. Elektorzy nie mają obowiązku wybierać zgodnie z wynikiem wyborów. Kilku z nich zachowało się nielojalnie. Od kilku tygodni przedstawiciele różnych środowisk apelowali do elektorów, aby nie popierali przede wszystkim Donalda Trumpa. Wśród kolegium elektorskiego nie było jednomyślności i nie wszyscy zagłosowali tak, jak wskazywałby wyborczy wynik. Niczego to jednak nie zmieniło. Miliarder stracił m.in. dwa głosy w Teksasie, a Clinton w 100% nie poparto m.in. na Hawajach. Oficjalne jednak wyniki zostaną opublikowane dopiero 6 stycznia. Podczas wspólnej sesji kongresu przed wieloma stanowymi kongresami zbierało się wielu przeciwników Donalda Trumpa, którzy protestowali przeciwko wybraniu go na przyszłego gospodarza Białego Domu. Do demonstracji doszło m.in. w Tennessee, Georgii czy Michigan. Ceremonia zaprzysiężenia nowego prezydenta odbędzie się w Waszyngtonie 20 stycznia. Z Miami Polskiego Radia, Jan Paklowski. Naukowcy znaleźli najstarsze znane ślady gotowania roślinnej żywności przez człowieka. Znajdowały się one w dwóch miejscach na pustyni na terenie Libii. Rafał Matwiuk. Dziś zupa jarzynowa to nic szczególnie odkrywczego, ale do tej pory nie było wiadomo, czy w czasach prehistorycznych był to popularny sposób gotowania. Międzynarodowi naukowcy znaleźli w Libii naczynia sprzed ponad 10 tysięcy lat. Badania wykazały, że nasi przodkowie gotowali w nich ziarna, liście, a nawet, co zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że było to na Saharze, rośliny wodne. Gotowanie jako metoda przetwarzania żywności uważane jest za kluczowy krok w historii rozwoju człowieka. Zdaniem autorów badań do tej pory nie znano żadnych prehistorycznych śladów gotowania roślin. Rafał Motwiuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 3:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Dobry wieczór Państwu. Monika Małkowska robi, dokonuje, nie wiem jak dokonuje, kwadratury kultury dzisiaj wyjątkowo, bardzo powiększonym składzie, ale jest czas przeświąteczny i na ten temat właśnie będziemy mówić. Moimi gośćmi są Mira Suchodolska, publicystka, redaktor dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór Państwu. Aleksandra Buszta, muzyk, muzykolog, kustosz programu muzycznego Zamku Królewskiego w Warszawie. Dobry wieczór. Oraz Wojciech Stanisławski, doktor historii, publicysta, pisujący właściwie o bardzo szerokim zakresie tematów. A naszym dzisiejszym... Dobry wieczór. Naszym dzisiejszym tematem jest zjawisko, które obserwujemy już od wielu lat, ale wydaje mi się, że ono narasta. Nazwałam to nową świecką tradycją.
tradycją. Cytat z Misia, rzecz jasna. Miś, film z 81 roku. Baryja chyba nawet nie był w stanie przewidzieć, że ta nowa świecka tradycja, czyli wyprzedzanie Wigilii, tak mniej więcej o 2 tygodnie, że to stanie się faktem w Polsce. I nie tylko w Polsce. Bo gdzie by nie spojrzeć, do jakiej firmy by nie zajrzeć, redakcji, czy też nawet galerii handlowej, dzieją się wigilie, odbywają się opłatki, śledzie, spotkania towarzyskie pod hasłem właśnie Wigilia. Przy czym często te wigilie nie mają nic wspólnego ani z tradycją, ani nie mają żadnej wzniosłości. Nie ma tam ani ciepła, ani serdeczności, czyli tego elementu, który jest najbardziej potrzebny nam na święta, czy przed świętami. Nie ma atmosfery, krótko mówiąc. Często po prostu załatwia się interesy, bo jest to jedyna okazja, żeby dopaść szefa i